Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak widzicie, tutaj przede mną piękna, lśniąca głowica. Pewnie już wiecie, od czego ona jest. Tak, od słynnej Gran Vitara dwójeczki, oczywiście z silnikiem 2.0 o kodzie J20A, oczywiście generująca 140 koni. Oczywiście nie głowica regeneruje te konie, ale cały silnik, który jest w Gran Vitarze, oczywiście dwójeczce. Na drogach pełno często spotkacie dwulitrówkę, bo ich jest, moi drodzy, najwięcej. Czy to na czystej benzynie, czy też dodatkowo zasilanej instalacją LPG. Ta głowica oczywiście jeździ także na LPG, więc została poddana pełnej obróbce, pełnej regeneracji, została przystosowana w jak najlepszym stopniu pod instalację LPG. Dlatego w tym krótkim materiale, moi drodzy, chciałbym Wam przedstawić, co było wykonane, na co Wy, użytkownicy, zwracajcie uwagę podczas zlecenia takiej usługi warsztatowi, czy usługi regeneracji głowicy w jakiejś firmie, która się tym specjalizuje, abyście wiedzieli, jak dopieścić tą głowicę dla Waszej Gran Vitary, aby żyła jak najdłużej. Oczywiście tutaj wszystko też chodzi o pieniądze. To nie jest tania usługa, jeżeli ma być dobrze, rzetelnie i tak naprawdę na najwyższym poziomie. Taki remont głowicy można naprawdę w różnej skali finansowej wykonać. Tutaj zrobiliśmy usługę premium, tylko i wyłącznie skupiam się na usłudze premium, ponieważ to nie jest taki szybciutki zabieg, a jakość wykonanej tutaj pracy przy głowicy no ma być naprawdę na wysokim poziomie, ma jak najwięcej służyć klientowi. Więc zaczynamy, pokażę, przedstawię, kilka słów powiem. Na początek chciałbym Wam pokazać zawory. Takie wybrałem zawory najgorsze, które były zdemontowane z tej głowicy. Więc tutaj mamy zawór, moi drodzy, wydechowy. Mniejszy zawór, pamiętajcie, mniejszej średnicy to jest zawór wydechowy. Jak widzicie, okręgu tutaj nie mamy, mamy jakiś owal. Tak naprawdę samochód jechał do samego końca. Przyjechał do mnie o własnych siłach. Było oczywiście wypadanie zapłonów, tak jak mówiłem. Może wystąpić błąd P0300, P0301, P0302, P0303, P0304. 1, 2, 3, 4 to są odniesienia poszczególnych cylindrów. Jedynka, pierwszy cylinder i tak dalej, moi drodzy. Oczywiście niekoniecznie musi się to skończyć remontem. Oczywiście podstawa to luzy zaworowe. Przy instalacji LPG tym bardziej, moi drodzy, pamiętajcie o tym, w innych odcinkach oczywiście możecie o tym usłyszeć, zobaczyć i sami się dowiedzieć, że luzy zaworowe w tym silniku robimy. Ale w Gran Vitarze jedynce z tym samym silnikiem, nie do końca z tym samym, ale też o oznaczeniu J20A, macie hydrauliczne popychacze, moi drodzy. Tam nie regulujecie luzów zaworowych. Po prostu od 2005 roku producent sobie zmienił zajawkę i wprowadził regulację luzów zaworowych, oczywiście metodą płytkową. Tak jak widzicie, wiecie, płytka jest osadzona na szklance i albo mamy za mały luz, albo za duży, wtedy tą płytką oczywiście kasujemy luz zaworowy lub oczywiście zwiększamy. Ale z doświadczenia już Wam od razu powiem, że nigdy nie zdarzyło mi się dać większej płytki, że luz się powiększył. No nie, tutaj wszystko w odwrotną stronę, zawsze się podpiera, luz się zmniejsza i wtedy oczywiście trzeba płytkę dać niższą. Moi drodzy, zawory. Pamiętajcie, że zawór ten większej średnicy to jest zawór ssący. Dlaczego? Aby jak najwięcej było zasysanego powietrza do komory spalania. Dlatego ten zawór jest większy, a tak jak widzicie, zawór wydechowy jest mniejszy. I tutaj przeważnie po tyłku dostają zawory wydechowe, tak jak ten widzicie, jechał do samego końca, ale jest wyeksploatowany, no powiem Wam, w 101%. No już kompresji nie miał, silnik jeździł tak naprawdę na 3 garach, ale sobie radził i dojechał do momentu umówionej wizyty. I już jest, głowica już jest zrobiona, moi drodzy. Co w głowicy zostało zrobione?
Zacznę może od góry. Od góry za dużo nie zobaczycie, ale co jest najważniejsze, tak jak patrzycie tutaj sobie od przodu samochodu, czyli tutaj macie stronę rozrządu, wałek oczywiście ssący, wałek wydechowy. Tutaj się oczywiście nie pomylicie, jak to zweryfikować. Moi drodzy, tutaj macie czytnik wałka rozrządu, a czytnik mamy na wałku ssącym, więc tutaj wygląda tak jak na załączonym obrazku. W tym przypadku od górnej strony możemy tylko powiedzieć, że mamy jak największe zastosowane płytki regulacyjne, tak aby posłużyły nam i było jak najwięcej możliwej regulacji podczas oczywiście eksploatowania tego silnika. Pamiętajcie, jeżeli wykonujecie, jeżeli zlecacie naprawę głowicy, remont, ponieważ macie już wypalone gniazda zaworowe, zawory i macie wypadanie zapłonów, pamiętajcie, aby dać jak największe, jak najgrubsze płytki zaworowe. Będę to powtarzał, powtarzałem, mówiłem o tym, ale to Wam pomoże tak naprawdę podczas eksploatacji. Będziecie mieli możliwość regulacji luzów zaworowych. Jeżeli dacie podkładki niziutkie, to może być tak, że po 40-50 tysiącach kilometrów będziecie musieli znowu ściągać czapkę, czyli głowicę, i ją remontować, ponieważ już nie będzie regulacji, a zawór się po prostu podeprze. Więc pamiętajcie o takich detalach. Nie wszyscy to wiedzą, moi drodzy. Nie wszyscy tak robią, dlatego ten filmik jest skierowany dla Was, abyście byli przygotowani, byli pełni wiedzy, więc nie lekceważcie tego. Czyli, moi drodzy, w tej głowicy, tutaj dokładnie w tej, zostały wykonane następujące czynności. Zostało wymienionych 16 zaworów firmy Frencia. Moi drodzy, bardzo dobra, wysoka półka zaworów, nie bierzemy tu żadnej chińszczyzny, która jest źle dopracowana, źle dobrana, i później trzeba i tak ją troszkę szlifować, docierać. Nie, bierzemy zawory z dobrej półki. Może być to oryginał, oczywiście jak najbardziej. Będzie naprawdę dobry to wybór, ale Frencia to jest też bardzo dobra firma i daje sobie radę. Moi drodzy, 16 zaworów mamy nowych, jak widzicie. Już wiecie o tym, że to są ssące, te większe to ssące, te mniejsze to wydechowe. Tutaj nie oszczędzamy, wymieniamy komplet. Mamy głowicę zdemontowaną, tego nie robi się, moi drodzy, na co dzień, więc tutaj lecimy premium. Nic innego nie przychodzi mi na myśl jak słowo premium. Mamy zawory, moi drodzy, zawory to nie wszystko, ponieważ mamy wymienione gniazda zaworowe. Gniazda zaworowe, moi drodzy, to są, można powiedzieć, te tulejki, które są pod zaworem. Zawór współpracuje sobie z tą tulejką. I tutaj, moi drodzy, musi być szczelne, bo tutaj właśnie dochodzi do nieszczelności. Tak jak widzicie tutaj ten zawór, to ten zawór tak samo w tym miejscu tutaj był. I zobaczcie, co się z nim stało. Jaki przebieg? Moim zdaniem około 300 tysięcy samochód ma. Pewnie głowica nie była robiona. To jest naprawdę dobry wynik, lecz powiem szczerze mówiąc, że to jest totalnie dobry wynik, jeżeli nic nie było robione nigdy z głowicą, a wydaje mi się, że nie. Tak jak widzicie, na pierwszy rzut oka powierzchnia została splanowana. Oczywiście dbamy o tą powierzchnię podczas przenoszenia głowicy. Nie kładziemy na byle co. To ma być w stanie nienaruszonym. Planowanie prawdopodobnie 400 zostały ściągnięte. Za każdym razem oczywiście takie planowanko robimy. Tutaj bez dwóch zdań. Więc mamy co? Mamy 8 gniazd zaworowych, czyli te tulejki tutaj, które są na zaworach wydechowych. Na ssących zostały stare gniazda, zostały odfrezowane, zostały odświeżone, ponieważ dobrze wiem z doświadczenia, że po tyłku dostają zawory wydechowe, ponieważ tam jest ta wysoka temperatura, której towarzyszy instalacja LPG, bo tutaj Was już tutaj nie ukrywam, nie czaruję Was, ponieważ jeżeli byście jeździli na samej benzynie, to tego problemu, moi drodzy, nie ma. Tak, zdarza się, że przy 100 kilometrach coś tam, ten luz się zmniejszy, ale to też wszystko wynika, moi drodzy, z paliwa, które jest na stacjach w tych czasach. Miałem takiego klienta, który
tankował na stacji Carrefour, no, supermarket Carrefour, i z takiej stacji korzystał, to moi drodzy, jeden z zaworów nawet był podparty. Pytałem się go, gdzie on tankuje, a nie miał LPG. On mówił, że na stacji Carrefour, więc moi drodzy, paliwo, stacja różnią się kolosalnie, a wy na to po prostu nie macie wpływu. No. Dlatego nie warto jechać tam, gdzie taniej. No, nie zawsze tanizna wiąże się no, z dobrą jakością. No, tak to jest w życiu. Co tanie, to niestety nadaje się tak naprawdę, nie powiem, że do niczego, bo czasem trzeba coś kupić taniego, bo wiadomo, człowieka tam za bardzo nie stać, ale jeżeli ktoś ma tam w tej kieszeni no, troszkę więcej grosza, to lepiej no, nie oszczędzać, a na pewno to poskutkuje plusem dla takiej osoby. Więc tak, zaworki 8 wydechowych, 8 gniazd zaworowych zrobione. Moi drodzy, te gniazda zaworowe, o których tutaj mówię, które tutaj wskazuję, to są te tulejki, tutaj one są wprasowywane, są zrobione kąty, więc tutaj strona tak naprawdę obróbki została zrobiona no, też perfekcyjnie, tak aby no, to posłużyło jak najdłużej. Gniazda są wzmocnione, są najmocniejsze, są najmocniejsze, jakie są możliwe na rynku. Nie powiem wam nazwy, ponieważ ja tych gniazd nie kupuję, to niestety zakład, z którym współpracuję, no takie rzeczy ma, nie mam na to jakiejś kontroli, no widzę, że są nowe, bo tamtych już prawie nie było, starych gniazd nie mam, bo one wychodzą no w kilkunastu kawałkach, one są tam wybijane, wywiercane, więc no nie mam tych elementów nawet starych, ale są wzmocnione, na pewno dłużej posłużą, ta temperatura ich tak nie zniszczy jak fabryczne, no bo fabryczne są bardzo miękkie, no nie będziemy tutaj ukrywać, taka jest prawda, przed prawdą, moi drodzy, się nie ucieknie. Więc tak, tutaj z tej strony wszystko tak naprawdę wiecie. Oczywiście do tego zostały wymienione uszczelniacze zaworowe. Moi drodzy, uszczelniacze zaworowe, zawór pracuje w uszczelniaczu zaworowym, które często i gęsto w tych silnikach twardnieją, nie tylko w tych silnikach, i przez to te dwulitróweczki wasze pochłaniają tyle oleju. Benzyny oczywiście także, ale też są olejożerne. I te gumeczki, które są tam nabijane pod szklanką, moi drodzy, na prowadnicach, tam pod szklaneczką są prowadnice, prowadnice, w których pracuje sobie zawór, moi drodzy, żeby nie miał jakiegoś znacznego luzu, więc ma swoją tam prowadnicę, i sobie pracuje oczywiście góra-dół, i na tej prowadnicy zaworów są te takie uszczelniaczki zaworowe, jest ich 16 oczywiście na każdy zawór, no i te uszczelniacze oczywiście to jest taki sprężynowy zimmering, można powiedzieć, no i uszczelniają, aby olej po prostu nie przeleciał po zaworze i nie poleciał do komory spalania. Więc no często te uszczelniacze siadają bardzo często i potem olej leci sobie po trzonku zaworowym, idzie do spalania i wtedy widzicie na bagnecie, że tego oleju jest no po prostu mniej. Więc tutaj oczywiście to takie rzeczy to są jednorazowe, więc przy każdym demontażu głowicy oczywiście takie uszczelniacze wymieniamy. Głowica wyregulowana, luzy zaworowe zrobione książkowo, moi drodzy. Zawory sące 0,18-0,22, mamy tutaj próg wysoki 0,22, tutaj na zimnym silniku, oczywiście na zimnej głowicy. Zawory wydechowe tutaj daliśmy, producent przewiduje 0,28-0,32 i jest wysoki próg, najwyższy próg. Moi drodzy, tu ma być wszystko dopieszczone. Ja chcę być spokojny, że wkładam tą głowicę no, w jak najlepszym porządku, w jak najlepszej jakości. Chcę mieć czyste konto, że czegoś nie zrobiłem, mogłem coś zrobić lepiej, więc ja się nie piszę na jakieś przeróbki, na jakieś kombinacje, aby do handlu, nie, 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 to niestety nie te drzwi, nie ten adres, nie, u mnie to ma być, no jak najlepiej jest to możliwe, a jak człowiek z doświadczenia wie, to jeszcze lepiej, jak fabryka zrobiła, no i to jest prawda, moi drodzy, przerobiłem już tyle głowic, tyle silników J20A, że no mogę powiedzieć, że ta głowica jest wykonana lepiej jak fabryka. No jest. Jest, no bez dwóch zdań. No co tutaj ukrywać? No fabryka dała materiały, jakie dała. Na czystej benzynce to
raczej to sprawowało się jak najbardziej, na gazie troszkę mniej. Moi drodzy, głowica zrobiona, dopieszczona, wszystko pięknie, super, jak ta lala. Pamiętajcie, jeżeli macie instalację LPG, to od razu niezwłocznie lecicie do gazownika. Panie, mam remont głowicy wykonany, chciałbym wyregulować gaz, chciałbym wymienić wszystkie filtry od gazu, ale proszę przyłożyć się do regulacji gazu, pojeździć z komputerem, zobaczyć, czy nie jest za bogata mieszanka, ponieważ jeżeli będzie za bogata mieszanka gazu, moi drodzy, wy tego nie odczujecie podczas jazdy, niekoniecznie musicie to odczuć, możecie to odczuć, że wam po prostu tego gazu więcej łyka niż przed. Dlatego no gazownik, jeszcze raz gazownik, bo mówię wam z doświadczenia, że tą głowicę możecie, pomimo że są te gniazda zaworowe mocniejsze, te zawory, to i tak możecie ją po prostu dobić, wypalić te gniazda, no i będzie znowu kłopot. Dlatego trzeba to tak pilnować. No nikt za was tego pilnować, moi drodzy, nie będzie. Pamiętajcie o tym, pilnujcie takich rzeczy, męczcie gazowników, starajcie się wybierać najlepszych gazowników, którzy no na rynku są, którzy po prostu są polecani i te granwitary po prostu jeżdżą na tym gazie i są serwisowane na przykład no, u tego gazownika i wtedy weźcie taki sobie kontakt od kogoś, bo to naprawdę warto. Moi drodzy, oczywiście nie będę tutaj mówił, co się wiąże z taką naprawą głowicy, bo oczywiście muszą podejść nowe uszczelki, nowe śruby głowicy. Jeżeli rozrząd był niewymieniany, to oczywiście od razu takie łańcuchy też wymieniamy. Koszty, moi drodzy, koszty, jeszcze raz koszty, no bo to jest, moi drodzy, najważniejsze. Zawory, wszystkie 16, to jest chyba w granicach 800 zł. Taka pełna obróbka z wymianą gniazd zaworowych, to jest koszt 3000 zł, to nie są tanie pieniążki. Oczywiście uszczelniacze zaworowe to są groszowe sprawy, nie wiem, w granicach 100 zł, ale żeby taką głowicę piękną odebrać z zaworami, tak jak tutaj jest, z regulacją luzów, z grubymi płytkami, moi drodzy, płytki zaworowe proponuję 3 mm najgrubsze, mają wystawać ponad szklankę, mają być grube płytki. Przede wszystkim na zaworach, moi drodzy, wydechowych mają być grube płytki, na sącym też nie mają być cieniutkie, bo też wiadomo, z czasem może i regulacja będzie konieczna, ale zawory wydechowe, najgrubsze płytki. Tutaj mam takie 3 mm, 2,70, 2,80, no nie płytki zeszlifowane, takie, które były przed remontem, nie, broń Boże, one na śmietnik, nie róbmy takiej fuszerki, moi drodzy. Więc taki koszt orientacyjny takiej głowicy, która tutaj przede mną stoi i z czystym sumieniem można montować, w granicach 4500, tutaj też cena płytek grubych, więc no tak trzeba liczyć, moi drodzy, to nie jest 2000, to nie jest 1500 za taką głowicę. Oczywiście ceny mogą się wachlować, różnić, ja mówię o usłudze tutaj u mnie, która została wykonana. Oczywiście do tego trzeba doliczyć resztę uszczelek, robociznę, no i trochę, moi drodzy, no w worku trzeba mieć pieniędzy, ale no coś za coś, moi drodzy, no będzie służył samochód, kochacie te samochody, uwielbiacie, więc no też im się należy, moi drodzy, no jeżeli robicie taki zabieg, liczmy po 250 tysiącach, no to moi drodzy, dupę wam ten samochód w końcu woził długi czas i jeździliście na gazie, mieliście taniej, więc no trzeba po prostu te pieniążki wyłożyć. Ale zachęcam was do demontażu samemu takiej głowicy, jeżeli trochę majsterkujecie. Ja chciałbym wam tylko dzisiaj wyłącznie przedstawić proces, jak się zachować, moi drodzy, podczas zdemontowania takiej głowicy i co dalej z nią robić. Bierzemy ją pod pachę, ale przed wzięciem pod pachę to pamiętajcie, żeby tutaj resztki te silikonu, które są i tutaj tą powierzchnię, gdzie będą uszczelki, podkolektory, to wszystko sobie wyczyścić, moi drodzy. Te wszystkie miejsca przed daniem do człowieka, który będzie wykonywał wam taką obróbkę, poczyście sobie, on ją oczywiście wymyje ultradźwiękowo i te tam różne rzeczy z nim tam porobi, ale sami dla siebie przed zawiezieniem zróbcie taki porządek tutaj wstępny i wtedy bierzecie najgrubsze podkładki zaworowe,
8, moi drodzy, zaworowych, wydechowych, możecie też i ssące, sami zanieście. Zanieście zawory, zanieście uszczelniacze, zanieście podkładki i powiedzcie, co chcecie mieć wykonane. Moi drodzy, klient nasz Pan, jeżeli macie wiedzę i pójdziecie i zlecicie, no to Wam nie zrobią żadnej fuszerki, nie zrobią Wam na kocią łapę, nie zrobią Wam tak, jak oni chcą, tylko tak, jak Wy chcecie, moi drodzy. Zawozicie, więc taka wiedza Wam się na pewno przyda. A ja Was pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, do zobaczyska w następnym materiale. Hej!